Dobry. Wszyscy wiemy, że spis powszechny 1 kwietnia w Polsce ruszył. My, Ślązaki, musimy zrobić wszystko. Ci, co są działaczami śląskimi, mają coś o Śląsku i dla Śląska chcą zrobić. Musimy zrobić jak najwięcej, co by mnóstwo ludzi się spisało. Ten spis będzie troszkę inny niż zawdy, bo nie przyjdzie żaden komisarz, nie przyjdzie żaden do nas i nie zaklupie, no wszyscy będziemy się musieli spisać przez internet. Jak genau to będzie, jak będzie wyglądała te spisywanie, to jeszcze nie wiemy. Ale wiemy jedno, że dużo ludzi no nie będzie się chciał wcale spisać, bo powiedzą, po co, nie przyszedł żaden komisarz, to co będę tam się spisywał. Bez to musimy przekonać jak największą ilość ludzi, Ślązaków, co by się spisali, ale co by się spisali tak, żeby było widać, że poradzą po śląsku, że gadają po śląsku, a przynajmniej, że czują się Ślązakami. Bez to proponuję, żeby każdy, ale to każdy, co choć trochę jest znany jako Ślązak, co choć trochę jest znany we swojej heimacie, w swojej powiecie, wsi, gminie, kaj są ludzie, które nie poradzą się dawać rada z internetem, bo w tym necu nie wszystko się jest takie jasne, nie wszystko takie proste. Wpisać to jakoś rubryka niekeremu jest ciężko. To jest moja propozycja, zresztą to na pewno będę robił. Jak ino będzie już wiadomo, jak ten formularz spisowy będzie wyglądał genau w necu. I proponuję zrobić to tak. W dwie osoby. Karlus z jakimś starzykiem albo starką. Frelka z jakimś starzykiem albo starką. Nakręcają taki krótki filmik, który wygląda tak. Starzyk albo starka siedzą przy kompie, czy tam przy laptopie, czy tak jak się idzie spisać, bo chyba przez te androidy też pójdzie. No i wołają te Marian, Greta, pójdź no tutaj, bo chciałabych się spisać jako Ślązoczka, która poradzi po śląsku gadać. A wiesz, że te internety są do mnie trochę możliwe. Nie fest poradza się w tym pochytać, to pójdź, bo ja się będę spisywał, a ty mi pokażesz, jak to trzeba zrobić, żeby to było genau tak, jak ja chcę. Bo ja chcę przede wszystkim się pokazać, że jest Ślązokiem, Ślązoczką i chcę to pokazać na tym formularzu. Bez to pójdź, pokaż mi sam krok po kroku, jak ja to muszę spisywać, co by ten spis był ważny. No, zresztą tych wszystkich innych pytań też odpowiem, no ale na te większe pytania to nawet jak się witna i powiem, że mam 6 telewizorów, a mówi no jeden, to się nic nie stanie. Ale nie chciałbym, żeby mnie w necu spisali jako Ślązoka z, no nie wiem, zamiast Ślązoka jako Poloka, albo Francuza, albo jakiegoś inkszej nacji. Bez to pójdź Karlusie, albo pójdź tam Frelko do mnie, będziemy teraz to spisywać. I takie filmiki mogę nagrać, tak richtig każdy, co jest choć bociupka znany we swoim regionie. Każdy panoczek, każda paniczka, każda frelka, każdy starzy, każda starka i każdy Karlus. Weźcie się do roboty, pamiętajcie takie pary, młodzik ze starzykiem i zagrycie. Ja co prawda dowiem się rada w necu, ale będę udawał, że nie. Żeby pokazać tym, co
tak richty nie poradzą, jak to mają szafnąć, żeby to szafnęli genau, dobrze, tak jak oni chcą, no bo ino ci, co chcą być spisane jako Ślązoki, mogą się tako spisać. No to jest moje takie przesłanie do was, do tych wszystkich, co się spisem chcecie interesować. Nie piszę tego na piśmie, bo byłoby mi ciężko po śląsku napisać to. No niestety ja maturę zdobył po polsku, polskim języku, a na starość się jest ciężko nauczyć pisania. Jak się mu tako przypadło, jak ja, no to do you, Zasia.